Hej, dziś powiem Ci o trzech rzeczach, przez które nie sprzedajesz swoich usług, nie pozyskujesz nowych klientów lub pozyskujesz klientów słabych i musisz gonić od zlecenia do zlecenia, aby wypełnić swój grafik nowymi, słabo patrzącymi klientami. Ja nazywam się Dariusz Pichalski, jest to największy kanał o tworzeniu stron internetowych na WordPress i na co dzień pomagam właśnie osobom takim jak Ty pozyskiwać nowych klientów, pozyskiwać usługi. Ja pozyskuję swoich klientów właśnie na usługę tworzenia stron internetowych i dziś powiem Ci o tych właśnie trzech. Rzeczach, przez które robisz to źle, robisz to słabo i masz problem właśnie z zapełnieniem swojego grafika, z pozyskiwaniem dobrze płatnych klientów na Twoje usługi. I pierwsza rzecz to robisz to, co wszyscy. Brak wyróżników. Zobacz. 20% osób, które zarabiają, czy to w moim biznesie właśnie polegającym na tworzeniu strony internetowej, czy w każdym innym, 20% zgarnia 80% rynku, a 80% osób zgarnia tylko ten kawałeczek składający się z 20%, czyli ta zasada pareto, tak? czyli 20-80%. I firmy, nowo powstałe firmy robią dokładnie to samo, co robią inni, czyli robią to źle, potykają się tak naprawdę o własne nogi i osoby, które robią Coś inaczej łamią ten paradygmat, należą do tej wąskiej grupy 20% osób, które e, robią inaczej, zgarnia te 80% klientów, dobrze płatnych klientów. Czyli rób zupełnie co innego niż inni. I powiem Ci na przykładzie e, moim, na przykładzie biznesu polegającego na tworzeniu strony internetowej, gdzie muszę pozyskiwać klientów na swoje usługi. I większość osób, które działają właśnie w tej branży, pozyskuje swoich klientów w ten sposób, że szuka tych klientów na różnych grupach, na przykład na Facebooku, czekając aż raptem ktoś rzuci ogłoszenie, że poszukuje twórcy stron internetowych. I to wygląda tak jak kurczak w basenie, gdzie mamy w basenie w stawie 20 krokodyli i mamy jednego kurczaka. Czyli klient wrzuca tego kurczaka, takie, takie zlecenie do tego basenu, i ci krokodyle, 20-30 krokodyli, rzuca się na to zlecenie. I kto pieszy, ten lepszy, a w przypadku twórców stron internetowych, kto tańszy ten lepszy, tak? I teraz zadaj sobie pytanie w drugą stronę, tak? Kto, takie, kto wrzuca takie zgłoszenie na stworzenie strony, na jakąś poprawkę na takiej grupie? Zgłaszają osoby, które którym się nie udało samemu stworzyć stronę internetową lub osoby, które szukają potaniości, aby tylko znaleźć zlecenie zleceniodawcę, który jak najtaniej zrobi tę stronę i wiedzą, że nie będzie z tym problemu, ponieważ tam tych 20-30 krokodyli będzie rywalizowało cenę, będzie sobie te zlecenie wyrywać i te osoby właśnie mają problem z zapewnieniem swojego grafiku zleceniami, więc trzeba zrobić co innego. Teraz wyobraź sobie taką sytuację, że jest na przykład pani księgowa, jest biuro rachunkowe, i ta pani potrzebuje strony internetowej. A być może nawet nie wie, że strony internetowej potrzebuje. Czy ona będzie ogłaszała się na Facebooku, na grupach o WordPressie, o grupach tworzenia stron internetowych? No nie. Więc albo ty do niej z postawą proaktywną przyjdziesz i pokażesz jej, dlaczego warto skorzystać z Twoich usług i jakie. To ma znaczenie dla jej biznesu, co to może wnieść w jej biznes, albo ona sama będzie takich osób szukać i nie będzie ich szukać na grupach, tylko będzie szukać na przykład w Google na wizytówkach Google Maps, gdzie ty musisz się właśnie znaleźć. I taka prosta, taki prosty przykład właśnie pokazuje, jak należy myśleć inaczej. Tak samo co do samej oferty. Miej w swojej ofercie wyróżniki. Czyli niech ta Twoja oferta będzie inna niż. Tych krokodyli, tych 80% innych twórców stron internetowych, tak? W moim przypadku ja, na przykład, w swojej usłudze wcześniej dawałem także dodatkową usługę kampanii reklamowej, tak? Czyli w koszcie wykonania strony internetowej, tworzyłem także kampanię na Facebooku dla klienta. Dzięki czemu ruch z tej kampanii na Facebooku był kierowany na stronę internetową klienta, dzięki czemu już ten klient widział pierwsze telefony, pierwsze oznaki, że tak powiem, że ta strona internetowa żyje i przynosi mu korzyści. Oczywiście ja więcej takich porad na temat pozyskiwania klientów na strony internetowe mam w swoim kursie jak zarabiać na tworzeniu strony internetowej, gdzie krok po kroku pokazuję właśnie jak zbudować ten biznes, jak pozyskiwać dobrze płatnych klientów. Tutaj dzielę się z Tobą darmową wiedzą, jednak jest to tylko taki mała cząstka tego, co tak naprawdę możecie spotkać w tym kursie. Ale gwarantuję Ci, że jeśli te trzy rzeczy, o których dzisiaj mówię, wyeliminujesz, zmienisz swoje podejście, to Twój biznes ruszy z miejsca. Tak więc miej te wyróżniki. Ja wyróżniałem się właśnie kampanią na Facebooku. Później takie trzy metody stosowałem zamiennie. Też w cenie wykonania strony internetowej dawałem optymalizację SEO strony pod kluczowe frazy dla danego klienta i mówiłem, że z czasem ta strona organicznie się po prostu wypozycjonuje, tak, bo ta strona będzie zoptymalizowana, więc w ten sposób się wyróżniałem. Kolejnym takim wyróżnikiem to mówiłem, że i mówiłem i działałem, że od od, każdego, od każdej usługi przeznaczam 5% wartości na jakąś fundację, tak? W moim przypadku była to Polska Akcja Humanitarna, gdzie przeznaczałem środki dla niedożywionych dzieci w Polsce w ramach Polskiej Akcji Humanitarnej Akcja Pajacyk, tak? I przeznaczałem właśnie środki 5% od każdego zlecenia, robiłem przelew po, po tym, jak mi klient zapłacił i wysyłałem klientowi potwierdzenie właśnie przelewu, że taką i taką kwotę od tego, od tego mojego zarobku przesłałem właśnie dla niedożywionych dzieci w Polsce i ten klient klient czuł się właśnie lepiej, gdy oprócz tego zlecenia jeszcze razem oboje robiliśmy coś dobrego dla innych. Więc pierwsza rzecz, złam schemat, miej swoje wyróżniki. Nie szukaj klientów tam, gdzie szukają inni, tam gdzie szuka 80% rynku. Szukaj ich proaktywnie gdzie indziej, gdzie? O tym więcej właśnie w moim kursie. I także możesz wyróżnić właśnie swoją ofertą, czyli dać, dać jakąś wartość dodaną do Twojej usługi. W moim przypadku była to kampania na Facebooku Optymalizacja SEO i przeznaczanie środków na jakiś szczytny cel, na przykład na fundację. Zanim przejdziemy do punktu drugiego, przypominam, że partnerem tego kanału jest firma Cyberfox, także jeśli nie masz hostingu oraz domeny, to w opisie tego filmu znajdziesz link do Cyberfox i możesz właśnie też zarabiać na polecaniu hostingu, ponieważ właśnie jest program partnerski Cyberfox. Ja na przykład swoim klientom wysyłam link afiliacyjny, dzięki czemu oni z tego linka kupują dla siebie hosting, a ja z tego zarabiam. Po roku, gdy przedłużają ten hosting, to ja mam procent od każdego przedłużenia i jest to stuprocentowo fajny dochód pasywny. A ja teraz czas już na, na drugą rzecz, przez którą nie pozyskujesz dobrze płatnych klientów do swojego biznesu, nie sprzedajesz swoich usług. Ta rzecz to nie interesujesz się klientem, czyli gonisz za słabymi zleceniami, żyjesz tylko właśnie od zlecenia do zlecenia, wykonać usługę, zamknąć usługę i następny klient, i następny klient robisz to za niskie stawki słabym, słabym klientom, słabo płatnym klientom, właśnie takich, takim jęczy dupom z różnych portali ogłoszeniowych, natomiast trzeba wyjść proaktywnie i znaleźć dobrze płatnego klienta i interesować się nim, tak? Pamiętaj, że ludzie robią interesy z ludźmi. Ty musisz pokazać, że interesujesz się biznesem tego klienta. On nie może poczuć, że jest dziesiątym zimnym telefonem w ciągu Twojego dnia, że jest setnym mailem, setną osobą, do której wysłałeś dzisiaj maila ze swoją niczym niewyróżającą się ofertą. Ludzie robią interesy z ludźmi, on musi wiedzieć, że ty interesujesz się jego biznesem od tej strony ludzkiej, że zależy ci na nim, że zależy ci, aby twoja usługa faktycznie nie tylko była efektem dla ciebie w postaci pieniążków, ale także dla niego, że to realnie wniesie wartość, realnie wniesie wartość do jego biznesu. Pamiętaj, że produkt ma, ma dawać albo klientowi zysk, albo chronić go przed jakąś tam stratą. I jeśli on wyda na Ciebie pieniądze, zamówi u Ciebie usługę, to dla niego na początku będziesz stratą, tak? On straci pieniądze i dlatego on musi mieć pewność, że pieniądze, które zainwestował, one mu się zwrócą, tak? Ludzie dużo więcej są w stanie zrobić, by uniknąć jakiejś straty. Więc ja na przykład, gdy dzwonię do swoich klientów, to na przykład sprawdzam statystyki, jaka, jakie jest wyszukiwanie na daną frazę, tak? No mamy na przykład frazę księgowa Warszawa. I widzę, że na przykład... Te, tą frazę e, miesięcznie wyszukuje e, jakaś tam liczba osób, tak powiedzmy jest to tysiąc osób wpisuje taką frazę w Google, więc jak dzwonię do klienta, to mówię, że e, miesięcznie jest tyle i tyle zapytań, że, tra, że informuję, że e, jeśli pana nie ma, pana, pani nie ma, jeśli nie ma tej ekspozycji w internecie na tą właśnie stronę internetową, na Twoje usługi, to tracisz miesięcznie tysiąc potencjalnych klientów, bo tysiąc osób miesięcznie wyszukuje, tak, taką frazę i on już ma w głowie narysowaną tą stratę, on widzi, jest sobie w stanie wyrazić tysiąc osób, które są na telefonie, które dzwonią, a on nie dzwonią do niego, więc to, to w, ten, w ten sposób wykażesz zainteresowanie, tak, że zadałeś sobie trud, nie, nie dzwonisz do, jak do 50 klienta w ciągu dnia, tylko zadałeś sobie trud, trud, wiesz do kogo dzwonisz, wiesz jaki to jest biznes, jaka jest miesięczna liczba wyszukiwań, więc e, ta osoba już widzi po Twojej stronie zaangażowanie i dużo chętniej wejdzie z Tobą w dialog, bo nie będzie wchodzić w dialog z osobą, e, która dzwoni do niego niczym robot e, z, z biura obsługi klienta w telefonii komórkowej. E, tak, tym samym nudnym, zimnym tonem informuje, że rozmowa będzie nagrywana. Czy wyraża pani zgodę? I dzisiaj chciałbym przedstawić. Od razu, jeśli twój klient potencjalny usłyszy taką, e, taką, taki ton, tak, to od razu jest out, tak? Jesteś od razu wautowany. I za chwilę przejdziemy płynnie do punktu trzeciego, ale jeszcze kończąc ten wątek drugi, e, poka pokaż zainteresowanie. Nawet możesz zadzwonić do osoby ze swoją ofertą, która już ma stronę internetową, ale ja widzę, że ta strona jest słaba, więc możesz nagrać spersonalizowany filmik, tak? Czyli Włączasz komputer, masz sobie darmowe oprogramowanie do nagrywania ekranu, gdzie też widać ciebie na przykład, ale to niekoniecznie, i tłumaczysz, tak, że sprawdziłeś, jaka jest, jaki tu jest potencjał, sprawdziłeś stronę internetową, możesz wytknąć błędy, co byś poprawił, co jest źle, co byś poprawił na jej fanpage'u takiej osoby, czyli ta osoba widzi, że faktycznie, kurczę, gość zadał sobie tru, trud, poświęcił na mnie pół godziny, tak, pokazał mi, co jest źle, faktycznie, to jest źle, to jest coś to do zrobienia, więc jeśli będziesz tak punktował, co jest do poprawy, to też pokażesz się jako fachowiec. Ta osoba będzie widziała, że to faktycznie się na tym znasz, że wiesz, o czym mówisz, że te zmiany, które ty proponujesz, realnie wniosą coś pozytywnego do biznesu tak, tej osoby, więc zminimalizujesz te ryzyko straty. On potraktuje zapłatę pieniążków za Twoją usługę nie jako stratę pieniędzy, tylko jako inwestycję, bo wie, że zainwestuje w Ciebie, bo Ty zrobisz to dobrze, bo się znasz na rzeczy, bo wypunktowałeś od A, B, C, D, co jest źle zrobione, co możesz poprawić, posługujesz się tym. Przykładem oczywiście stron internetowych, bo ja pozyskuję klientów na strony internetowe, ale jeśli jesteś, nie wiem, grafikiem fotografem, to oczywiście to są uniwersalne e, zasady. Natomiast jeśli chciałbyś stworzyć strony internetowe, to przypominam, w opisie tego filmu jest kurs, gdzie od A do Z za zarączkę prowadzę Cię e, przez cały właśnie proces skutecznej budowy marki osobistej, to budowy stabilnego biznesu polegającego właśnie na tworzeniu stron internetowych. I właśnie teraz czas na punkt trzeci, czyli brak wiary w siebie i wiary w produkt. Jeśli ty będziesz dzwonił, tak jak mówiłem, tym takim nudnym tonem głosu, niczym pani z call, z call center, to klient od razu wyczuje, tak? Tak samo jeśli pójdziesz przygarbiony do biura, chcąc zaproponować wykonanie strony internetowej, to klient od razu wyczuje to, że. Tobie brakuje pewności siebie, więc ty nie wierzysz w siebie, nie wierzysz w ten produkt, on, on Ciebie tego nie kupi. O Ciebie ma być entuzjazm. I jeśli spotykasz się z klientem face-to-face, face, masz tak naprawdę jedną sekundę, aby zrobić pozytywne wrażenie. Masz być wyprostowany, głowa ponad horyzontem, ramiona szeroko otwarte, masz ma być o Ciebie pewność siebie. Nie pycha, nie nonszalancja, tylko pewność siebie, masz być pewnym uśmiechniętym siebie człowiekiem. Jeśli dzwonisz do kogoś, to uśmiechaj się. Od razu osoba, jeśli będziesz dzwonił i będziesz się uśmiechał, to mimo że ta osoba po drugiej stronie ciebie nie widzi, ona ten uśmiech od razu wyczuje. Od razu zobaczy, że Twoje nastawienie jest inne, entuzjastyczne, i od razu będzie z Tobą chciała rozmawiać. Nie będziesz takim niczym brzmiącym, niczym robot z call center, tylko osoba entuzjastyczna, masz wierzyć w swój produkt, masz wierzyć, że twój produkt. Twoja strona którą zrobisz dla klienta, faktycznie przynosi, przyniesie mu efekt. tak? Oczywiście możesz zaproponować za chwilę szereg innych usług do tej strony, czyli promowanie na Facebooku, promowanie w Google, promowanie na YouTube, prowadzenie wizytówki Google Moja Firma, aby zwiększyć, zwiększyć wartość klienta w czasie, bo to też jest bardzo ważne, aby właśnie nie kręcić się jak chomik na karuzeli od klienta do klienta do klienta, zamykam temat, zapominam, tylko mieć to relację z klientem, że robię zlecenie i cały czas pozyskuję, cały czas z tego klienta mam pieniążki, tak? aktualizuję mu Stronę, robię mu reklamy tak, na Facebooku, na Google. Cały czas mamy tą relację, więc robimy interesy z ludźmi, ale musi być pewny siebie. Tak jak mówiłem, pozycja otwarta przyjmie tak zwane pozycje mocy, tak, power poses, czyli głowa wysoko, ramiona otwarte, nie garbimy się, od razu wzrasta nam poziom testosteronu, wzrasta nam poziom, poziom pewności siebie. I z taką postawą idziemy do klienta z uśmiechem. Ludzie nie lubią ludzi nieszczęśliwych, nie lubią robić interesów z ludźmi nieszczęśliwymi. E, lubimy robić z ludźmi szczęśliwymi. Jak e, zwiększyć jeszcze pewność siebie? Poprzez zwiększenie samooceny. Większa samoocena sprawia, że bardziej lubią ci ludzie. Jeśli bardziej, bardziej lubią Cię ludzie, bardziej rośnie Twoja sprzedaż. I to jest taki mój jeden tip na zwiększenie samooceny e, tu i teraz codziennie, wieczorem bądź rano, jeśli na przykład myjesz zęby przed lustrem, mów do siebie dwa słowa. Lubię siebie. I gwarantuję ci, że mówiąc te dwa słowa przed lustrem lubię siebie, mówiąc to przez miesiąc, twoja samoocena bardzo, bardzo wzrośnie. I nie jest to mój typ, ja to wyczytałem w książce Briana Tracy, psychologa sprzedaży, którą ci bardzo polecam. W opisie tego filmu znajdziesz link do tej książki. z tej książki, nie mam, nie zarabiam, więc to jest taka moja szczera polecajka. Jeśli chcesz właśnie zwiększyć swój level sprzedaży, to ta książka jest jak najbardziej dla ciebie. Także uwierz siebie, uwierz w, w swój produkt. Masz tylko jedną sekundę podczas sprzedaży bezpośredniej przez telefon, ma, tych sekund masz żeby zrobić dobre wrażenie, entuzjazm. I to są właśnie te trzy rzeczy, przez które, które zmienisz, które zmienią naprawdę Twój biznes, a klienci będą napływać do Twojej firmy lawinowo. Także przypominam o moim kursie, jak zarabiasz na tworzeniu stron internetowych. Zostaw komentarz, czy tego typu materiały podobają Ci się, co Ci się podoba, a co Ci się nie podoba w tym wideo oraz może, oraz może swoje metody na większą sprzedaż. Do następnego. Trzymaj się. Cześć!